Mówię. Niebywały sukces wynalazcy zupełnie zmienił oblicze naszego miasta. Wozy i karoce wyposażone w koła stają się powszechnym i wręcz niezastąpionym środkiem transportu. Oto i bohater naszego spotu, wynalazca. Czy jest pan zadowolony ze swojego wynalazku? Oczywiście. Cieszę się bardzo, że mogłem pomóc moim rodakom. Odniósł pan niesłychany sukces. Wszyscy kupują pańskie koła. Czy ktoś oprócz pana je jeszcze sprzedaje? Z tego co wiem, to nie. Czy przewiduje pan jakieś udoskonalenia swojego koła? Wie pani, koło jest tak proste jak koło. Znaczy, koło nie jest proste. Jest chyba doskonałe. Niech tak zostanie. Dziękuję. Naszym gościem był wynalazca. Już od jutra skończy się monopol wynalazcy. Coś się musiało stać. Nie ma klientów. Panie, po ile te koła? Po 250 muńków komplet. Tyle samo, co zwykłe koła. Właśnie, a jaka miękkość, jaka wygoda, no i większe bezpieczeństwo. No i czegoś taki smutny? Widziałeś? Jakiś koleś oprawił swoje koła w gumę i już nikt do mnie nie przychodzi. Nawet cenę obniżyłem o 20%, a i tak kupują tylko u niego. Nie martw się, to normalne. Mamy tu do czynienia z procesem konkurencji. Twój konkurent zaproponował coś lepszego. Ale ceny obniżyłem o 20%. To nie wystarczy. Klienci są gotowi zapłacić więcej, jeśli produkt jest lepszy i daje im więcej korzyści. To co? Koniec dobrych czasów? Co powie Teresa? Nie mazgaj się, tylko bierz się do roboty. W końcu jesteś wynalazcą. Wymyśl coś, co jest lepsze od tych kół z oponami i postaraj się za bardzo nie podnosić cen. Eureka! Zawsze w niego wierzyłem. W końcu trzeba wierzyć w tych, w których się inwestuje. Ale do rzeczy. Konkurencja to, według słownika haseł ekonomicznych PWN publikowanego na nbportal.pl, proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić oferty korzystniejsze od innych ze względu na cenę, jakość, warunki dostawy i inne czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji o zawarciu transakcji. Konkurencja jest chroniona przez prawo we wszystkich rozwiniętych krajach. To właśnie działo się dzisiaj. Konkurent wymyślił fajniejsze koła. Jeśli wynalazca wymyśli coś jeszcze fajniejszego, pewnie znowu wróci na rynek. A kto na tym skorzysta? Skorzystają klienci. Konkurencja sprawia, że towary i usługi są coraz lepsze i tańsze. Dlatego jest taka ważna w gospodarce wolnorynkowej.